Wiadomo, że brakuje nam trochę tego czasu razem, no bo spotkaliśmy się, tak jak pan wspomniał, chyba tydzień temu dopiero w komplecie albo nawet później. No ale tak wygląda kalendarz, no nie mamy się co zastanawiać nad tym, tylko po prostu musimy z każdym meczem robić postępy, eliminować jakieś właśnie nieporozumienia, proste błędy i jechać do przodu. Nie wiedzieliśmy, czego się spodziewać tutaj po tym meczu. Dużo nam nie przyszło spędzić czasu razem, także jechaliśmy tak trochę z takim lękiem przed nieznanym, że tak powiem. Ale super, że udało się wygrać szybko 3-0. No styl pozostawia na pewno wiele do życzenia. No taka chyba kolej rzeczy, że no nie jest to ten moment, żeby grać jeszcze na najlepszym poziomie. No na razie cały czas jest wiele rzeczy do poprawy i wszystko do dogrania jeszcze. Wiadomo, że jeszcze nie wszystko było idealnie, ale no bardzo się cieszę, że udało nam się tą inaugurację rozstrzygnąć na naszą korzyść i w miarę spokojnie. I bardzo się cieszę z tego. Na pewno nie jest to wymarzony start sezonu. Aczkolwiek też przegrywamy z drużyną, która jest jednym z głównych kandydatów do złotego medalu. Na pewno musimy wyciągnąć z tego meczu jak najwięcej wniosków. Liga będzie teraz rozgrywana co tydzień, te mecze będą. Także na pewno mamy trochę czasu, żeby zastanowić się, co zawiodło. Na pewno troszkę tej energii gdzieś tam przysiedliśmy, tak jak pan powiedział. Po tym stanie 17-17 czegoś zabrakło i to powietrze z nas uszło. Na pewno się cieszę, że wróciłem do Plus Ligi i faktycznie tak, no pierwszy mój mecz był za ZS-em, co prawda w innej hali. Myślę, że nie ma co gdzieś tam szukać wymówek, powiedzmy, w hali. Byliśmy tutaj już parę razy na treningach, także na pewno z biegiem czasu będzie trochę lepiej, ale cieszymy się, że przynajmniej są już kibice i to jest na pewno duży plus. Nie, hala w porządku, no na pewno wielu kibiców tutaj się nie może zmieścić. Ale atmosfera była ok, także to światła nie przeszkadzają, hala jest ok do grania. No robię co mogę, próbuję jakoś gdzieś chłopaków dogonić, tak, gdzieś zawsze być gotowym, przygotowanym fizycznie przede wszystkim, no bo muszę coś mieć do zaoferowania, tak jak pan powiedział, między takimi mocnymi zawodnikami i to jakby mnie napędza.